Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD oraz... Święty Michał. Tak, i witamy was serdecznie w Core Keeper, gdzie pierwsze co to wrzucamy oktarynę i z Michałem doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby pójść na bossa, tak? Tak. Tak, no to oznacza to, że idziemy na bossa. Jeszcze sobie tutaj poprzerzucam tylko parę rzeczy, a właśnie tą trawę miałem wywalić i te skrzynki jeszcze tylko zrzucę. Pozwolisz mi na to, mam nadzieję, przyjacielu, żeby szybko zrobić porządek, bo w razie, jeżeli coś znajdziemy, to żebyśmy mieli miejsce, gdzie to wywalić. Butelka idzie do cennych, więc cenne od razu tutaj wrzućmy. Ciach, pach. I co? Dobra, to akurat zostawimy. Nie wiem, ile my tam rzeczy zbierzemy, jeszcze tylko dwie skrzynki tutaj zostawię, te do otwarcia. No akurat miedziane, bo gdzieś tam w miedzianym biomie byliśmy, ale okej. Dobra, Michał, czy ty masz bronie wszystkie ponaprawiane? Chodź, może sobie tutaj... Wszystko. Wszystko. Wszystko zrobiłeś? Łocie, panie. No Rachel. Dobra, ja sobie też ten zrobię. Oj, teraz poprawimy sobie. Dobra, potek masz ile? Właśnie, ile masz potek? Na żyćko. Mam. Dobra, to chodź jeszcze tutaj. Poczekaj, ja ci tutaj zrzucę jedzonko. Proszę. Tego ja mam 23. No to teraz masz trochę więcej. Oj, nie mamy szlamu tutaj. Czekaj, muszę iść po szlam jeszcze. Zaraz weźmiemy szlam i oczywiście porobimy kolejne tutaj potki na życie, bo jak skoro idziemy na bossa, to istnieje możliwość, że się przydadzą. Takie mam podejrzenia. Mam nadzieję, że myślisz tak samo jak ja. Skądże? No to dobrze. Dobra, powiedzmy, że weźmiemy ich 52 plus ja tam mam parę, więc ja teraz wezmę o połowę i ci zrzucę. Proszę. I możemy iść na bossa. Chodźmy, chodźmy. Słuchaj, Michał, bierzemy portal, jak sobie oddalisz, to tego całkiem na dole po prawej stronie, czyli na południowym wschodzie. Okej, póki jeszcze Michała nie ma, ja tutaj pójdę, pozbieram przetopiony szkarłat, którego jest 264 sztuki tutaj i zaraz zobaczymy u góry. Chcesz, to możesz u góry zobaczyć fabrykę. Idziesz ze mną? Takich dwóch masz ziomków, dobrze. A tylko dwóch można? Nie wiem. Można więcej, co to jest? 528 oktaryny. No to jest nasza tutaj produkcja, znaczy oktaryny, szkarłatu i żelaza. Więc całkiem cacy. Dobra, wszystko mniej więcej jako tako mamy, to tam jest druga, jakby co. Ja na wszelki wypadek jeszcze zostawię sobie, jak to się nazywa, łopatę sobie wstawię, bo nie wiem, czy nam się nie przyda. I to chyba wszystko z tych takich ważniejszych rzeczy. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze tutaj damy kill off. Okej. Okay. A, tu już zbiegłeś? O nie, dobra. Musimy się jeszcze wrócić, bo chyba trzeba go jakoś przywołać, bo on tak trochę nie reagował. Więc ja jeszcze wrócę szybko, bo tutaj jest jakaś przywoływaczka do zrobienia. Z tego, co patrzałem ostatnio poza odcinkiem. Przepraszam, panie Michale, że nie zwróciłem uwagi na to. I teraz tak, co my tutaj... Co my tutaj... Oj. Dobra. 10, praktycznie wszystkiego, 5 złota. Dobra. Załatwię to. Najpierw pozrzucamy wszystko. I teraz tak. 10 cyny. Chyba oktoryny nie, ale na wszelki wypadek weźmy. Bo nie pamiętam. Teraz już zapomniałem, nie? 5 złota było na pewno, to pamiętam. Tego też weźmy 10. Teraz zobaczymy, czego nie wziąłem.
Tak, tych chyba trochę mniej, ale na wszelki wypadek weźmy 10 i zobaczmy, czego nam jeszcze brakuje. O, już niczego. Ale akurat wszystko wziąłem. Dobra, jest, słuchaj, takie sobie jajo. Ty tam czekasz już na mnie, widzę. A, tak. Dobra, aha. Niech ci będzie. Mam duże disco jajo, przyjacielu. Kurczę, ale wiesz co? Tutaj tak trochę... Choć może wypełnimy tą ziemię. Czy mam jakąś ziemię przy sobie? No mam tą plażową, ale ta plażowa to nam w ogóle nie robi. Chodź, porozwalamy. Tak troszeczkę i pozalepiamy te dziury całe. Bo coś mi się wydaje, że się przyda. Jak myślisz? Nie wiem. No to zróbmy to. Tak na wszelki wypadek, wiesz? Jakbyśmy mieli, wiesz, no przynajmniej będziemy mieli większą arenę. A większa arena na pewno się przyda. Oj. Podejrzewam. Zawsze będzie gdzie uciec. A ostatnio jak walczyłem z pewnym bossem, jeszcze tak, powiedzmy, takim dodatkowym, jak ciebie nie było, to doszedłem do wniosku, że jednak fajne są takie właśnie miejsca, znaczy miejsca, takie ustawienia, żebyś miał gdzie uciec. Nie wnikaj. Nie wnikam. No, sobie tutaj troszeczkę jeszcze rozkopmy. Zresztą nieprzygotowani, no. No niestety, no zdarza się tak czasami, widzicie, kochani, że trzeba coś tam poogarniać. Ja w ogóle o tym zapomniałem, że tutaj trzeba by było tą podłogę troszeczkę, powiedzmy, doczyścić, jeżeli to można tak określić. Ale tu przy okazji możemy sobie trochę, Micho, pogadać. Czekaj, nie to, o to. I teraz sobie tutaj ładnie to dopoukładamy. To właśnie z takiego, nazwijmy to, brzydkiego niemyślenia. Ja ostatnio kupiłem paczkę takich, no, chipsów, prażynek czy czegoś. I wiecie co, tak jak za pierwszym razem się podchodzi i tak się patrzy, co jest napisane na opakowaniu, to no to można się delikatnie zdziwić. Teraz wam wytłumaczę, o co chodzi, bo... coś czuję, że będziemy walczyć z wielkim ptakiem, przyjacielu. Bo właśnie takowego widziałem. Gdzie ja zrobiłem to zdjęcie? Wiecie co, bo aż musiałem zdjęcie zrobić, bo po prostu... no... pięknie to było określone. Czekajcie, no jest to zdjęcie. Słuchajcie, no widzicie paczkę od chipsów, od prażynek i macie na niej napisane tyle samo chrupania, mniej plastiku. I takie, ja tak sobie myślę, ale jak to? I w tym momencie, wiecie, łapię za tył opakowanie i patrzę się, czy tam przypadkiem w składzie nie ma napisane, że jest plastik w składzie. No i potem były właśnie tam dwie gwiazdki i pod spodem było napisane, że zmniejszyli opakowanie. No widzę, Michał, że naprawdę masz dużo do dodania na ten temat. Mam. Nie, dzisiaj ogólnie ten tydzień jest masakryczny. O, panie. Ale co, załamałeś się, bo nie wiem, bo oglądałeś na przykład tego eventa z Tesli? Nie. To jest w ogóle właśnie fajny temat, nie? O tym bym chciał właśnie pogadać, ale to może następnym razem, bo ja widzę, że Michał
Michał już jest... Nieskory do rozmowy. No, jest nieskory do rozmowy, znaczy nie, tego bym nie powiedział. Powiedziałbym bardziej, że już po prostu się nie możesz doczekać walki z bossem i dlatego tak. Mówisz, dobra, już weź nie gadaj, już weź ten i jedźmy, jedźmy tego typa, nie? A ja bym chciał tutaj naprawdę, wiesz, chociaż coś wypełnić, że w razie jakbyśmy mieli gdzie uciekać, żebyśmy właśnie mieli gdzie uciekać. Wiesz, o co chodzi? To i tak nic nie da. No czemu nie? A dlaczego nie da? Tam co, ty zobaczysz, będzie dobrze. Ważne, że teleport jest blisko. Więc nie będzie trzeba drałować daleko. Mhm. Ale postarajmy się to przeżyć. Mhm. No ja dlatego, widzisz, no ja dlatego tutaj, no, trochę działam, żebyśmy mieli troszeczkę, wiesz, miejsca więcej do uciekania. Nieważne, że tutaj są jakieś kozie bobki w ogóle. Znaczy kozie bobki. No to widać, że tutaj ten ptak chyba ptasie narobił. Ptasie bobki. Ptasie bobki, o no. Więc wiesz, no jak będzie więcej miejsca, to też będzie lepiej, nie? Oj, właśnie się zastanawiam. Czekaj, weź chodź, to posprzątajmy. Tak przyszłościowo, ja widzę, że tutaj same te pióra lecą. To są te pióra, które ja po prostu szukałem, bo trzeba było 10 takich piór, Michał, zebrać, żeby tego bossa w ogóle, wiesz, zlokalizować. Dobra. Tyle myślisz, że nam wystarczy, przyjacielu? Nie wiem. Aczkolwiek się nie domyślam. No dobra. No słuchajcie, kochani, co będzie, to będzie. Zróbmy tak, że co będzie, to będzie. Jesteś gotowy? Ja też nie. Stawiamy jajo? Dobra, no postawiłem jajo. Uhu! Oj, to chyba trzeba omijać. Co tu się stało? Michał, używaj potek, Zginąłem. Naprawdę. No chyba żartujesz. Nie, piorunem nie. Pielem. A ty żyjesz? Ej, no tak, ja żyję. A on uciekł. A nie, wrócił! Oj, ale też zaraz nie będę żył. Dobra, stres trochę, oj! Gdzie on jest? Michał, ja tu czekam na ciebie, nie? Ooo! Wyobraź sobie, że próbuję przyjść do ciebie, wiesz? Tak? Nie wygląda, wiesz co, ale... on używa jakichś kryształów do leczenia się. Uhoho, panie, byś mi się przydał. Próbuję dojść, tylko nie pamiętam, którędy ja szedłem. No w dół! O. Oj! Dobra, ja jeszcze żyję. Nie wiem, jak to możliwe, ale jeszcze żyję. Super! On się w ogóle tak super leczy tymi kryształami, nie? A ja mam schowane żarcie. No, to jesteśmy. Ja mam nadzieję, że ty tutaj zaraz przyjdziesz. Tak. Taka... Praktycznie szansa. No super, cały się wyleczył, Michał, nie? Więc tam się nie spiesz. No ja się nie spieszę, spoko. No teleport i na dół. Znaczy, ten dolny teleport. No przecież to jest przy samym teleporcie, Michał! O, super, on jeszcze sobie znalazł różne ten, różne wersje. Ja nie mam żarcia, nie? Ja jestem głodny po prostu. A jeszcze teraz muszę... Oj!
Jesteś, dobrze, jesteś. Używaj dużo potek. Czy ty jesteś w stanie... jakoś, nie wiem... jakoś go wziąć na siebie? Tak, żebym ja mógł sobie tutaj, nie wiem, chwilę chociaż żarcie przełożyć, bo ja nawet żarcia nie mam żadnego. Ja jestem po prostu głodny. Oj! Dobra. Ja mam nadzieję, że on nie ma jakiejś drugiej fazy, że się zdenerwuje. Dobra, ty go tam okładaj. Oj! Dobra, czekaj, wiesz co, jest trochę mało wesoło. A czemu na mnie? O, zdenerwował się. Gdzie ja tu mam? Gdzie tu mam? Gdzie tu mam? Czekaj, ja tu muszę zniszczyć. Oj. Żeby to zaraz nie było, że ja tak zaraz padnę. Ale ja nie mam żarcia. Michał, wal go, klep go, klep go, klep go. Ja szybko się tych kryształów pozbędę. O, jak one daleko idą. Ja w ogóle na głodnego, nie? To jest w ogóle człowiek przygotowany, nic żarcia nie weźmie, nie? Michał, jesteś tam? No jestem! Aaaa! Ała! Ojeju! Ja też zaraz zginę, nie martw się. Nie martw się, ja też zaraz zginę. Ale postaraj się wrócić jak najszybciej, dobra? Drogę już znasz. Próbuję! Dobra, on się już kończy powoli. Ja też się powoli kończę. No nie mów... Oj, nie mów tak! Au! Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? U góry. Dobra, wiesz co, ja muszę coś zjeść, naprawdę. Będziesz się z nim lał? No próję w niego. Dobra, ale to omijaj też wszystko, nie? Co, ja... O! O, i go rozpruł! No brawo ty! Dobra, sprawdzamy, co nam ty pozostawił. A też drzwi rozwaliłeś, widzę. O, co my tutaj mamy? Poczekaj. Pierścionek... na walkę wręcz. Szkarłat. Skamieniałe jajko, super. Znowu szkarłat i... i jakieś coś. Pewnie coś na jakiegoś kolejnego bossa czy coś. Ale sobie praktycznie pierścionek dostaliśmy. To tak trochę, wiesz co... szansa na krytyka i 13,5% tego... damage'a. To tak praktycznie chyba nic ciekawego nie dostaliśmy. Ej, a... co? A czemu tutaj jest wszystko otwarte? Nie wiem. Ale przecież my tu byliśmy ładnie za... czemu to tak się w ogóle... kto to no tak na ja roz... Jezu, ja tu strzelałem. Ale czym strzelałeś? No strzałami. Jakimi strzałami? No zwykłymi łukiem. To łukiem to by się tak nie stało, panie drogi. No, ty, no i ci nie strzelałem. Czekaj. No nie, no przecież to, tak to musiałby być mortar, żeby tutaj coś poszło, nie? Ty masz te drzwi? Wstawisz te drzwi, przyjacielu? Nie mam drzwi. A. Musisz mieć w ekwipunku, bo ja nie mam. Nie mam nic. Na pewno. No przecie patrzę, ja mu idę po swoją trumnę. No dobra, ale to zobacz, bo wydaje mi się, że w ekwipunku masz drzwi. Nie mam, Rafał, widzę co mam w ekwipunku, nie mam żadnych drzwi. Ale w plecaku. Skrzynię mam czerwoną. No przecie patrzę, mówię, że nie mam.
No to kto je ma? To co się z nimi stało? No halo. Nie wiem. Ale był straszny ten boss. No to powiem ci, że no spetryfikowane jajko, no to pierścionek, jeden pierścionek, nie? No dobrze, że już tam nie będziemy musieli iść, tylko że kurczę, muszę teraz po drzwi wrócić, które znikły, no. Ajejku, no widzicie? Masakra, po prostu masakra. Dobra, gdzie ja tu teraz znajdę drzwi? Ale taki boss, to powiem wam szczerze, no... Ja jestem zawiedziony na przykład. Czym? No tym bossem. To w ogóle mech. W sensie takim, że po prostu... Nie wiem, ja się czuję oszukany. Oj, nie marudź. Nie, no naprawdę, no bo zobacz, no bo przecież to, kurczę, zawsze jakieś bronie wpadały, jakieś coś, a tutaj ty... Pierścionek jeden? Ty wiesz, no takim pierścionkiem to sobie, wiesz... No ja nie, no, ja jestem niepocieszony. Wydaje mi się, że lepsze rzeczy mogłyby wyjść z tego, po prostu, no. Takie mam podejrzenia. Po prostu, że lepsze rzeczy tutaj mogłyby być. Czekaj, tutaj jest jakieś drzewo. Nie, no ja całkiem poważnie mówię, Michał, no bo kurczę, no przecież no... Tak nie można. To już fajniejsze rzeczy były chyba z tej matki tego... śmiesznej. Jezu, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no pani, no. Nic nie zrobię, no. Dobra, to odłożymy do tych rzeczy bossowych, bo to chyba jest do tych osób. Te piórka też im tutaj wrzucimy, niech się... Nie jest skrzynia do otwarcia, czerwona. Czerwona? No. O. To możesz tam odłożyć na skrzynię, a ja przy okazji... U mnie skrzynia jest. U ciebie jest? Ja nie Aha. ruszam, to co u ciebie bieram, w skrzynie... odkładam, a ty się rządź. No nie no, ty się rządź, no to trzeba odkładać na miejsce. Panie Michał. Ty jesteś od porządku. A, no tak, no ja jestem od sprzątania w takim razie tutaj. Nie, od sprzątania nie jestem ja, bo ja wszystko zbieram po drodze, a potem ty to układasz. Dobra, niech będzie. Mamy przynajmniej szkarłatną skrzynię na pocieszenie. To o tyle dobrze. No i zobaczmy, co tutaj mamy. No i zobacz, i tutaj masz lepiej, bo tu masz części mechaniczne, 5 bomb, no skrapy i kamizelkę, powiedzmy, kamizelkę, płachtę, tego, snajperka. Mamy już taką, jedną taką mamy, dobrą, no to mamy już dwie. Ale tak czy siak, no kurczę, no taki boss, taki killer, tyle z nim było zabawy, męczenia się, a dostałeś z tego praktycznie takie jedno wielkie nic. No bo ty byś zawsze chciał, nie wiem, kokosy no, mieć. No pewnie, że zawsze bym chciał kokosy mieć, kurczę. A tu nie ma. No widzicie, to walczysz z mega ptakiem, a tu nic. Dobra. Ja byłem tak zestresowany tymi zabawami z tym ptakiem, że aż screena nie zrobiłem, kurczaczki, no. No ale, słuchajcie, kochani, idziemy do kontrolerka kolejnego. Naszego Aha. kontrolerka numer 3. Powiem tak. Michał się już żegna. Idź. Tak, ja się żegnam. Idę w Biobongo spać. Dobra. To Michał to się zrobili, żegna, a ja tutaj zrobili. Ładnie dokończę. Tak, ty sobie kończ, a ja uciekam. Tymczasem na razie. Pa. Dobra, bardzo dziękuję, panie Michał, i do następnego. No, na razie, bajo. Baju, baju. A my się przy okazji, kochani, jeżeli mamy jeszcze tutaj parę minut czasu, bo jeszcze mamy, zajmiemy się między innymi takim ustrojstwem jak właśnie tymi, jak one się nazywają? Profesjonalnie? Koralowymi nasionami drzew. O! Do tego potrzebujemy tutaj ładnie, o,
ciach. W jedno miejsce, w drugie miejsce. Teraz je sobie tutaj. Aha, jeszcze trzeba je zaorać przecież. Tu i tu. Oj, znowu źle. Ale spokojnie, już mamy na to sposób. Ciach, ciach. O. Dobra, teraz sobie zasadzimy. Jednego i drugiego. I jeszcze gdzieś tutaj byśmy mogli chyba zasadzić. Tak mi się wydaje, bo mamy jeszcze trzy. Więc zróbmy tak. Jeden, dwa i... To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie by tutaj jeszcze go zasadzić? A może... A może tu. No bo niestety to tak wygląda, że te można, znaczy te drzewka powiedzmy można zasadzić tylko... Świetnie. Te drzewka, te nasiona można zasadzić tylko właśnie na plażowym. Więc taki mamy zrobione. Oczywiście on tam potem sobie zniknie, już go nie będziecie zaraz widzieć, no bo będzie upchany, powiedzmy, bardzo ładnie tymi resztą właśnie tego drewienka, więc... O, a tutaj widzę, że jeden jeszcze został nam w zapasie. A, bo te drewienko go ogarnęło. Czekajcie, to, tak to zróbmy, żeby jednak tamte miało gdzieś możliwość wyjścia. O. No i teraz powinno być lepiej, bo tutaj jak widzicie mamy te standardowe drewno, tutaj będzie te koralowe. Skoro mamy jeszcze jedno, a mamy jeszcze jedno, no to zróbmy jeszcze jedno miejsce i tyle. Wiecie co, to wtedy zróbmy to tak. To też wykopmy. A czy to już może tutaj zostać? Już nieważne. Zaorajmy. Aha. Dobra, nikt nic nie widział. Nic tu nie zaszło. Ustawmy je ładnie tak. O. I wtedy je tak podlejmy i już będzie cacy. Dobra, czyli teraz w tym momencie konewkę wywalamy. Na wszelki wypadek te właśnie plażowe też tam połowę zostawmy. W razie gdyby były potrzebne, wiecie, żeby nie było problemu. I to chyba wszystko z tutaj. Z tego rejonu. A właśnie, jeszcze jesteśmy głodni przecież. No, no w końcu. No właśnie, bo przecież był największy problem był z tym, że byliśmy głodni, a nie było jak. Wtedy, więc teraz się ładnie obiecmy. No może dlatego ten boss był taki jednym z tych gorszych, bo nie byliśmy najedzeni. Nie no, śmieję się, ale to kurczę, no powiem wam, no naprawdę, no już tak być nie powinno. Przy okazji, no właśnie, tutaj mamy te wagoniki. W ogóle nie powinno wyglądać w ten sposób, że może takie byle jakie rzeczy wypadają z tego bossa. Kurczę. Tak się nie robi. To było totalnie, ależ to totalnie nie fair. Człowiek tutaj chciał coś fajnego poogarniać. Już tam sobie myślał, że ale tutaj takie kokosy nam na wypadają, zobaczycie. Będzie super, nie, a jednak nie. Dobra, potem się zajmiemy torami, ale to już powiedzmy, że nie dzisiaj. Ale przy okazji możemy jeszcze z biomu tego nowego, tego koralowego przelać sobie wodę, bo tutaj jest ta standardowa woda, a powiedzmy, że chyba ta będzie troszeczkę ładniejsza, znaczy troszeczkę bardziej niebieska, nazwijmy to tak, o. No, czyli mamy żółty, niebieski, tutaj jest zielony, który na minimapie jest niebieski, a tutaj może kiedyś będzie coś czerwonego, mam nadzieję? Ale ładnie ta woda wygląda, kurczę, aż bym sobie kija zamoczył. Chociaż raz. No dobra, nie trafiłem. No i zobaczę, co my tutaj takiego ciekawego wyłowimy.
Srebrną strzałę? No to jeszcze raz. Wyczerpmy chociaż te źródełko początkowe. Ładnie ta woda wygląda. Kurczę, jaka to jest ładna woda. Co dziwnie brzmi, nie? Wow, jaka to jest ładna woda. O! Złota strzała teraz. Znaczy rzutka. Dart to jest rzutka bardziej. Znając życie, to jest jakaś rybka, nie? Ale wiecie. O! O, tego białego koralota już mieliśmy. To jest taki axolot, tylko że koralowy. A teraz znowu złota strzała. Się na pewno jakoś nazywa. A teraz... Teraz mamy tego różowego. Pink. Koralot. Dobra, no i srebrna strzałka. Dobra, ostatni zarzut i spadamy stąd. Idziemy porzucać ładnie rybki. I możemy uciekać dalej. No. No a. A mówili, że nie biorą. Więc jak to ma być? Czekajcie, co to jest? Złota ten. Złota meduza. Meduza. 1,9 życia. Regeneracji życia co sekundę. Czyli darmowe życie za darmo. Ho, 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 ale fajnie. Dobra, a tamto są... No, są rybki. Tak jak myślałem. Dobra, kochani, no to słuchajcie. No to jak to? Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to oczywiście wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie, jak wiecie, pojawiamy się zawsze według harmonogramu. Więc tym samym żegnam się z wami ja i życzę wam miłego dzionka, popołudnia, wieczorku, nocy, brzasku bądź poranka. Zależnie od tego, kiedy to będziecie oglądali. I Michał to już trochę tak zaocznie się z wami żegna, no bo jak wiecie, on już musiał zniknąć. Ale nie oznacza to, że przecież jeszcze się nie zobaczymy następnym razem, więc kochani, trzymajcie się i... No i co? No i baju, baju!